Ksiądz William, kulisy wizyty syna Karola III Polsce zadziwiają. Nie spal w hotelu. Wizyta księcia Williama została zorganizowana w ogromnej tajemnicy. Media poinformowały o jego przylocie dopiero kilka godzin po wyładowaniu samolotu z brytyjskim następcą tronu na pokładzie. Początkowo plotkowano, że wraz z nim przyleciała także księżna Kate, ale ostatecznie żona księcia została z dziećmi w domu. William po spotkaniu z żołnierzami w Jasionce poleciał do Warszawy, gdzie miał zaplanowanych wiele wizyt. W stolicy przywitał go Rafał Trzaskowski, który towarzyszył mu podczas odwiedzin w ośrodku dla uchodźców z Ukrainy. Wieczorem z kolei udał się na kolację do lokalu LGBT+, co odczytano jako formę wsparcia dla tej społeczności w naszym kraju, której w ostatnich latach nad Wisłą nie żyje się najlepiej. Jego pojawienie się w tej knajpce wywalało spore poruszenie. Właściciel tego miejsca nie krył zaskoczenia. Zaodwiedzili ich tak znamienity gość. Jak przyznał, jego wizyta do ostatniej chwili utrzymywana była w tajemnicy. Nie wiedzieliśmy, że ksiądz William u nas będzie. Została zrobiona rezerwacja na imię Daisy. Na urodziny. Chwilę przed jego przyjściem pojawił się ochroniarz z informacją, że to nie jest urodziny Daisy. Przy stole pojawiła się 12-osobowa grupa. Spędzili u nas 3 godziny. Dobrze się bawili, ksiądz zamówił kanapkę w szalce z szarpana wieprzowina. Zjadł wszystko do czysta, wyznał plejadzie właściciel butero. Okazuje się, że wizyta księcia w Polsce obfitowała w więcej zaskoczeń. Na jaw bowiem wyszło o, że William podczas 2 dni w Warszawie nie spał w żadnym hotelu. O tym miejscu nikt nie wspominał. Jak donosi Pudelek, następcy brytyjskiego tronu zalezalo na dyskrecji. Zresztą podczas poprzedniej wizyty w Polsce też postąpił w podobny sposób. Wizyta księcia w Polsce nie była wcześniej zapowiadana, więc dbano o dyskrecję w każdym jej aspekcie. William nie zatrzymał się w żadnym z warszawskich hoteli, co pomogło utrzymać wszystko w tajemnicy do samego końca. W 2017 roku wraz z małżonką zatrzymali się w królewskich apartamentach Belwederu. Tym razem jednak księcia ulokowano w ambasadzie Wielkiej Brytanii, donosi informator portalu.